Hej, siema, z tej strony Salman. Witam was w kolejnym odcinku Fallouta TTW w Falloutie 3. W końcu mam czas, żeby to nagrać. Się cieszę. Oczywiście standardowo kliknąłem przycisk nagrywania i co? Pyk! I już kuźwa telefon. Dobra, ja mam, słuchajcie, strasznie mało amunicji. Ale z tego, co się orientuję, to właśnie tutaj, w tej lokacji jest ta wiolonczela. Tylko kuźwa, jeżeli tutaj jest od cholery tych majorlurków, to ja mam strasznie przesrane, bo one są mocne. Ja nawet nie mam amunicji. To jest jakiś pokój. Ten z krzesłami i stojakami do nut. Więc obstawiam, że gdzieś tutaj już faktycznie jest ta wiolonczelka. Kuźwa, tam stoi Majorlurk. Tego pewnie nie trafię, więc. No dokładnie. Ja mam tak mały damage na tym pistolecie laserowym, że on prędzej do mnie dobiegnie, niżeli ja go trafię, więc. Strzelajmy, ile popadnie. Nawadź się. Co jak widać, jest bardzo mało skuteczne. Super, super modo. Musimy go jak najwięcej, kurde, celować w głowę, bo tam ma większą skorupkę. Ja się obawiam tego, że za chwilę mi jakiś Majorlurk zrobi plecy. No shit, man. Wiem, nogi mu rozwalmy, bo jak mu rozwalimy nogi, to pół biedy. To jeszcze byłoby fajnie, gdybyś nie trafił, ziomek. Bo te Majorlurki są naprawdę, kuźwa, tak twarde. One w Falloutie 4 też nie były najprzyjemniejsze. To trzeba przyznać, ale tam przynajmniej były łatwiejsze do rozwalenia. Mimo wszystko, kuźwa, no w końcu. For fuck's sake. To będzie najgorszy quest ever, więc weźmy nawet to mięso zasrane Majorlurków. Już nawet po to, żeby je tylko sprzedać albo zjeść. To jest jakiś dziwny, to jest chyba już do hardcora, że tam food minus 34. Zjedzmy nawet to zasrane mięso Majorlurków. Tylko po to, żeby odzyskać trochę HP i przy okazji się napromieniować delikatnie. Na całe szczęście, jak widzicie, tam ten komunikat, tam gdzie jest teraz quick saving, tam jest czasami you take a sip from your trusty Vault 13 canteen. To jest dlatego, że mamy coś takiego w ekwipunku, co się nazywa Vault 13 canteen. Ona jest chyba w Misks? Tak. To jest piersióweczka, nawet sam taką mam. Dokładnie taką samą, jak jest na obrazku. Nie pytajcie, czemu piersiówka. Dokładnie taka sama, jak jest na obrazku, z korzeniem na niej 13. I to działa w taki sposób, że kiedy nasza postać bierze tego łyka, to nam się odnawia troszeczkę HP, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Więc na szczęście nie muszę tak często używać steampacków, których i tak już zużyłem tutaj sporo. To raz, a dwa, że no nie oszukujmy się, jest to pomocne i przydatne. Kurwa, jakby tu jeszcze było coś przydatnego, a to są same śmieci. To mi się strasznie nie podoba, a Abraxu Cleaner, no... Średnio, średnio bym powiedział. Ja cały czas nie wiem, jak działa ten Food Sanitizer. Muszę wejść na wiki i poszukać... Utility? Nie, to nie chcę. Muszę poszukać, jak to działa. I... Zdechnij w końcu, kurwa, będą jedna cholerna! Proszę cię, trawę, co? Bo to jest bez sensu, że on dźwigał takie coś ciężkiego. A nie mam pojęcia nawet, jak to działa. Więc to jest naprawdę strata po prostu mojego miejsca ekwipunku. I... ups... mojego limitu ciężaru, który mogę nosić maksymalnie. Och, dobra. W każdym razie idziemy sobie dalej. Całe szczęście, że mam ten pistolet, bo bez niego byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo cienko. Bez niego w ogóle nie mam broni. Ej, to jest jakiś profesor Maleus audiolog. Bo to ogólnie, tak jak ona mówiła, to było po to, żeby zachować muzykę. Szery bomby. Ej, pójdziemy po tej misji. Bardzo mało daje. I kapsli, i statystyk. Pójdziemy po tej misji do Zombie Waltera. Już nie pamiętam, jak się nazywa teraz w sumie. I... o, przewróciłem to. I zobaczymy, czy to są te szery bomby. Czy to muszą być takie, czy musi być całe opakowanie szery bomb? Bo jeżeli całe opakowanie, no to lipa, bo tego nie mam. Ale jeżeli takie, to... szykuj kapsle, ziomeczku, bo troszeczkę już się tego nazbierało. Gdzie jest ta zasrana wiolonczela? To już w tym pokoju chyba byłem, ale otwórzmy te drzwi. To jest pokój nagraniowy. To jest jakiś terminal, który... O!
który działa i to jest ten jakiś Zoll Hammerstein. O. To jest w ogóle fajne. To wspaniałe, że jestem otoczona przez te wszystkie talenty. Stara ja, która jest otoczona, kto ledwo umie grać na wiolonczeli, jest otoczona pośród największych muzyków. Całą symfonię nagrała Haydana. Okej, no brzmi bardzo fajnie. O właśnie. Tu jest już coś takiego niepokojącego, że ostatnio czuję trochę rzeczkę chora, że wgrając w studio i tam jest tak zawsze duszno jakoś. Tutaj coraz gorzej się robi. Tu już tak troszeczkę nie potrafię pisać. A tutaj? Tu już zobaczcie, napisała coś takiego. O Boże. To już traci kompletnie umysł. No to nieciekawie. Czyli tutaj nie było tak, że Wojtek chciał zachować talenty muzyczne, tylko jakiś kolejny pojebany eksperyment prowadził na ludziach. Oj. Mam nadzieję, że ja nie trafię na żadne efekty tych eksperymentów. Wiesz, mi tutaj... Tak, wiem, że moje health is low. Jeżeli tutaj trafię na jakieś, nie wiem, mind control czy inne tego typu pierdoły, to będzie tragedia. Ej, no gdzie tu jest... Dobra, użyjmy steampacka. Gdzie tu jest jeszcze jakieś przejście, gdzie mnie nie było? Vault 92, Overseer's Office? Do Overseer's Office można by zajrzeć. Tam byśmy się dowiedzieli na pewno więcej rzeczy. To raz, a dwa, że... No nie oszukujmy się... Tam jeszcze nie byłem. Chociaż powiem wam, że jesteśmy ogólnie... Przynajmniej ja jestem, nie wiem jak wy. Po nagrodach The Game Awards i powiem wam, że widziałem, że pojawił się tam Obsidian, czyli twórcy Fallouta New Vegas, albo chociażby Neverwinter Nights, i ogólnie ludzie odpowiedzialni za oryginalnego Fallouta tam pracują. I kurka blaszka, słuchajcie, zapowiedzieli nową grę. Outer World bodajże się nazywa, tego to pamiętam. I no, jestem trochę najarany, bo to będzie RPG FPS, sytuowany w świecie retro sci-fi. Więc ja się naprawdę jaram. Maga klucza i zgaduję, że klucz jest w pomieszczeniu nadzorcy. Spoko. Dobra, szybkie ciątko, ale tutaj już niestety Major Lurk mnie wykrywa. I to jeszcze ten kuźwa twardszy. Jezusie Chrystusie. Cudownie. Wspaniale. Bym powiedział. Wybornie wręcz. Jeszcze jakbym miał jakąkolwiek broń do walki z tym głównym. Nie. Mam przy sobie minigana, nie mam amunicji. Super, super. Jedyny plus takiej śmierci właśnie jest taki, że no najzwyczajniej w świecie ten Mindrock sobie odchodzi ode mnie, więc mam czas, żeby sobie sprawdzić jakieś bronie. O! Czemu używam takiego gorszego? Ej, to może być jakiś pomysł na niego. Teraz czekajcie, użyjmy pistoletu laserowego. Nie chcę się na nie samemu nadziać. Więc podejdźmy troszeczkę tutaj bardziej. Tu już myślę, że dosięgnie. Nigdy nie używałem min, czas to nadrobić. A nie oszukujmy się. Miny mogą wykończyć tego bydlaka. Mam nadzieję, że za pierwszym razem. O, dobrze, zauważył mnie. Cip. No chodź tu. Stało się dokładnie to, co chciałem, żeby się stało. Cudownie. Czyli jednak warto czasami nosić te miny. O! Aha, to jest jedna resztka, jak która aż doleciała tutaj. To mamy w ogóle jakieś magazyny. Kolejny audiorek profesora Maleusa. Komputer ze studia. To może być w ogóle ciekawe, bo tutaj właśnie jest to studio. I tam jest... Tam jest wiolonczela. I jest szkielet człowieka. Ale czytajmy tutaj, co w ogóle jest w tym komputerze. Bo coś tutaj się działo złego. Mm-mm.
To jakieś dźwięki zgłaszał. Tutaj nie ma nic niepokojącego i to jest najgorsze. Tutaj oni najzwyczajniej w świecie po prostu mówią, że jest fajnie, fajnie, miło się gra, dobrze się żyje. I to jest najgorsze. Jedyne co mamy to tamten terminal tamtej Zoe, czy jak ona miała. No for fuck's sake. Mamy tamten terminal tamtej laski, która mówiła, że się źle czuje, grając w studio. Studio jest tutaj. I tu są ludzie, raczej to co z nich zostało, czyli szkielety. Z bronią. Przynajmniej jeden miał broń. No i jest. Wiolonczela. Ale co mnie najbardziej zastanawia, to to, co tutaj się do cholery stało. W sensie na pewno gdybym wyeksplorował tą kryptę bardziej, dowiedziałbym się, o co tutaj chodziło. A na pewno mam taki plan, tylko definitywnie nie teraz, kiedy nie mam amunicji. Już na szczęście kapsli mam troszeczkę więcej, więc no będę mógł śmiało kupić sobie amunicję i tutaj wrócić, kiedy będę miał taką potrzebę. W tym momencie potrzeby nie mam, w tym momencie chcę stąd wyjść i no zapomnieć, że tutaj byłem na chwilę obecną, bo nie oszukujmy się, pobyt tutaj raz, że był koszmarny, a dwa, że no nie wyszedł na najlepsze, bo straciłem amunicję do praktycznie każdej broni. Także bardzo niefajne. Nie no, tu mnie gra prowadzi, że mam iść tędy. Gdzie mam wyjść, bro? O wow, tak, niby stąd mogę wyjść, gro, tylko pytanie, gdzie kuźwa? Tu jest skrzydło, ej właśnie, skrzydło szpitalne. Tu są tylko ubiory najemników, a może to jakieś steampaczki? Nie, niestety. Tutaj słyszę tylko robaki, więc no, aż tak źle chyba nie będzie, kurde, tylko z jedną muchą jestem, no właśnie, easy peasy, lemon squeezy. Ale kurka, mam wrażenie, że im dalej w kryptę, tym gorzej. Więc nie wiem, czemu tak bardzo mnie ciągnie do eksploracji tej krypty, no ale nie oszukujmy się, mroczny klimat tych krypt jest naprawdę niesamowity. Tu nawet, zobaczcie, szkielet w kałuży krwi. A kto wie, ile ten szkielet... O! Tutaj leży. Tutaj w ogóle przygnieciony człowiek zginął pod tymi drzwiami. Very easy. Very good. Powiem wam, że naprawdę coraz bardziej się interesuję tym, co to się stało. Nie potrzebuję więcej alkoholu, potrzebuję amunicji. Niestety tego tutaj nie dostanę. Naprawdę. Im dalej tutaj chodzę, tym bardziej widzę, że coś tutaj było bardzo nie teges, bo no nic nie wskazuje na to, że tutaj się stało coś strasznego. Znaczy, no fakt, wszędzie są szkielety, krew. Czytaliśmy terminal laski, która oszalała. O co tu chodzi? Czy pewnie z tego bym się dowiedział bardzo dużo, ale nie chcę ich odtwarzać. Chociaż wiecie co? Dobra, otwórzmy sobie jeden. Ten najstarszy na przykład. To jest tu? Nie, to będzie przecież ten. Data, MISC. 05. Situation is getting out of hand. Over half the population of the vault is exhibiting savage tendencies. Can only assume our noise experimentation has awakened some dormant part of their psyche, primitive nature to the surface. In essence, I feel that they are almost psychologically devolving. I was stupid for rushing these experiments. Now over 35 people are dead. Ej, o, wreszcie amunicja. Ej, czyli oni tutaj tak jak tamten gość mówił, że ma jakieś dźwięki zakłócające ich nagrania. On się nie mylił, on miał rację, te dźwięki to był właśnie ten noise experiment, który sprawił, że ludzie oszaleli i zaczęli się mordować nawzajem. Czajcie to? Jak to jest w ogóle pojebane? O! Właśnie, white noise. To są jakieś w ogóle ten kody do terminali, teraz trochę średnio jest potrzebne. Ale tutaj, terminal ucieczkowy. Czy tunel, taki sam jak w krypcie 111, będziemy mogli sobie stąd pójść.
Odpalę drugi ten audiolog jego. O, tam jest w ogóle jeszcze nadzorcy. Just before he died, one of the security team members told me everything. The overseer has been implanting these murderous intentions in the entire vault population without my knowledge. Using the loudspeakers in the dorms instead of just the studios, he subjected everyone to the white noise as they slept. He then implanted combat suggestions he claims came from Vault-Tec itself. He must be completely insane. No observation, no controls. I'm going to have to confront him now and make him pay for what he's done. Half the vault is dead. The other half, fighting for its life. Good luck to all of us. And may God have mercy on our souls. Ej, grubo, strasznie. Nadzorca bez zgody naukowca prowadził eksperymenty na ludziach, puszczając wszystkim na głośnikach tamten white noise, czy tam biały szum to się nazywa. Ogólnie sam w sobie biały szum nie jest taki zły, bo nawet ludzie tego słuchają na uspokojenie się, czy chociażby żeby odpocząć, ale on to puszczał za plecami naukowca. I wszyscy ludzie oszaleli, pół krypty zginęło, a ten naukowiec chciał go powstrzymać. I'm a bit encouraged by the latest batch of data. Seems that 33% of the subjects are now lapsing into a trance-like state on occasion. When in this state, we're fairly certain that suggestion and programming of the subject can be applied. We've begun testing this by implanting subtle cues in affected subjects, making them scratch their ear or constantly fix their hair. So far, I'm happy to report a 100% success rate on this implementation method. Zbrojownia. Kurde, nie otworzę. Nie wiem kompletnie, gdzie jest wyjście. A bym chciał wyjść bez przechodzenia przez te wszystkie sektory krypty. Tutaj? Tak, wszystko pozamykane. Ciul złoty. Wiecie co, ja zrobię cięcie i zobaczymy się, bo to jest Sound Testing Living Quarters. Przez Living Quarter bym musiał przejść, więc to w sumie będzie najszybsze. Więc widzimy się za chwileczkę. Okidoki, jesteśmy przy wyjściu. To mi zajęło dosłownie minutkę, no ale zrobimy już to cięcie, no trudno. Ej no, powiedzcie mi, że Vault-Tec nie był chory, nie? Po prostu przekazywanie ludziom jakiegoś dźwięku, który, nie wiem, doprowadzał ich do szału, że oni po prostu oszaleli i zaczęli się mordować nawzajem. To jest chore. Ogólnie świat Fallouta jest strasznie bogaty w takie historie i naprawdę mega, ale to mega szanuje Interplay, bo to Interplay stworzył Fallouta, ale też szanuje Bethesda, że to tak no, poradziła sobie udźwignąć ten temat w Falloutie trójce, bo jednak to jest Fallout trójka, czyli stworzony już tak tylko i wyłącznie przez Bethesda, nie? Tam do tych bandytów bym poszedł jeszcze. Się bałem, że tutaj ktoś... Mam cały czas caution. Że ktoś gdzieś mnie tam wyczaił. To już mi się nie uśmiecha. Ale odpoczywać mogę. Trudno, rozwalmy tych bandytów. Oni definitywnie będą mieli dla mnie troszeczkę ammo. To raczej może nie będą mieli nawet ammo, bo oni widzę, że są strasznie ubodzy. Broń nawet palną. Shit, man. Dobra, tego rozwalimy raz, dwa. Kundla bym rozwalił, bo on jest najszybszy niestety. Głowa ma bardzo duże szanse. For fuck's sake, jakie to jest durne. Tu. Ja pierdolę, nie. Ludzie, którzy naprawdę zaprojektowali Watsa, to... Czasami mam wrażenie, że oni byli na ostrym haju, produkując ten system. Dalej Danger? Tam jeszcze atakuje. Switchblades, Cocaine, Gavboy Clicking, Ouchain, dobra, nieważne. Coś tu jest? Dockhide, Dogmeat, no to nie jest nic cennego. Oni nie mają nawet żadnych cennych armorów, to kosztuje 46, ale waży dużo. Więc jak wrócę z tym do Moiry, to najprawdopodobniej sprzedam to za 10 czy 5. Oho, czyli jednak ktoś tu jest nearby. O, ktoś tu ma w końcu broń palną. O, ma strzelbę. No to spoko, będę mieć amunicję na mojej strzelbę, która mi uratowała życie, jakby nie patrzeć. No i Gucci. Okej. Okay. Lord of Death.
Single shotgun niekoniecznie. Nawet bym go... Przedałbym go, ale nie mam chyba tyle udźwigu, żeby go wziąć. Dobra. Da radę. Tutaj absolutnie nic nie ma ciekawego, co by mnie mogło zainteresować. Boże, coś tutaj będzie ciekawego, nie. Dobra, nieważne, jednak jest. Miniaturka. Dobra. Buffout, medeksy, o. Karton fajek niekoniecznie. Strasznie ubodzy ci bandyci, widzę. Kto tam jeszcze? Znowu jakiś bandyta. Właśnie rozwaliłem wszystkich twoich kumpli. O, ma tarczę Legionu! To będzie bardzo widoczne w New Vegasie, bo tam jest Legion de facto. No ale tutaj przez to, że to jest wymieszane, czyli że jest Fallout 3 połączony z New Vegasem, to broni z New Vegasa pojawiają się też w trójce. Buffauty, papieroski, piweczka. Nie, Medex mnie tylko interesuje tak naprawdę, ziomeczku. No właśnie, whisky mi się zużyło. Więc wypijmy sobie jakiś inny alkohol. Ale najpierw zróbmy quick save. Bo chcę zrobić fast travela. Items. Whisky. Idźmy teraz do Zombie Waltera. On był... Gdzie on teraz był? Tutaj, nie? Czekajcie. Misk. To jest w ogóle tam z tego tego. O, to był pierwszy audiolog tego profesora. Tak, znalazłem lokację. Co to jest? Aha, dobra. Jak mam zrobić tego questa? To jest to, co muszę znaleźć. O! Murphy, Northwest Sense Metro Station. No, czyli dobrze, szukałem. Tutaj. Okej, okay, ja sobie wezmę łyczkę herbatki, bo jeszcze mam troszeczkę. Standardowo łyżka, tak? Nie pij z łyżką, bo se oko wydłubiesz. Jeszcze nigdy sobie nie wydłubałem oka, jak widać. Well now, if it isn't the little saint from the vault. For fuck's sake. We've been looking for you. Someone's put quite a price on your head. What? You think you can walk around the wasteland doing the things that you do and there isn't going to be someone who takes notice? Such a shame. I hear that you could have been... Nie możemy się dogadać. No to oni ogólnie mają... No nie, dobra, jestem na wczesnym level, to mają, widzę, ciulowy ekwipunek. Znaczy, no, jak na mnie mają dobry ekwipunek, to ja jestem ciulowo wyposażony. Bo jestem teraz jeszcze przeciążony nawet. Abym sobie wypił kolejne jakieś winko czy coś. Jeszcze bym sobie wziął, nie wiem, medeksa jednego. Niekoniecznie to, ale medeksa. Jezu, ja wziąłem radeksa. Tego nie potrzebuję kompletnie. Medeksa. Psycho w sumie mogę wziąć. Medeks. I w sumie Jetta. Ale się naćpałem. O! Skąd ja mam amunicję do tego? Proszę, nawet się nie spodziewałem. Tego, co się kojarzy, to miało być go śmiertelny cios, nie? No ale trudno. Dobra, jeden mniej. Weźmy go szybko, zlutujmy. Granat niekoniecznie, bottle capsy. Ej, to jest cenne, mordo. Oh shit, man. Steam paczki, dobrze. W sumie nawet dobrze, że mnie zaatakowali. Bo dzięki temu będę sobie mógł teraz zdobyć amunicję i trochę broni. Niekoniecznie. Dobra, zaraz ich przeszukamy kompletnie. Tylko amunicję tak do strzelania bym sobie wziął tutaj po prostu. Dobra, musimy uleczyć sobie rękę. Okej, okay, on jest jak widać za głupi, żeby tam... Dobra, jednak nie jest taki głupi. Ej, shit, amunicja mi się do tego kończy. Dobra. Tego zdejmę w inny sposób, bo już nie mogę zużyć tak dużo amunicji. O! Dobrze, niech podejdzie. Im bliżej jest, tym lepiej tak naprawdę. Bo wtedy wiecie, co mogę zrobić, jak on jest blisko. Zraszować go z drugiej strony.
podejść tutaj, włączyć Watsa i cyk, 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 cyk. Jakiejś zbyt rewelacji to nie zrobię, jak widać, chociaż... No właśnie. No właśnie. Dobra, słuchajcie, tutaj bardzo niechętnie, bo nie lubię tego robić, ale niestety wezmę to wszystko i wpiszę sobie cheata, żeby nie być przeciążonym. Bo ja bym mógł teraz, słuchajcie, pójść do Moiry, sprzedać to wszystko, wrócić, zabrać te rzeczy, ale to by zajęło od cholery czasu i zmarnowało... O, prywatny kontrakt za Jasona. I zmarnowałoby to czas odcinka, więc najzwyczajniej w świecie tego nie chcę robić, bo to jest zbędne. To jest na siłę przeciąganie, a i tak ta seria jest już dosyć długaśna mimo wszystko, bo odcinki trwają przeszło pół godziny, jak nie czasami dłużej. To raz, a dwa, że no nie oszukujmy się, to jest Fallout, taki lepszy Fallout niż Fallout 4 albo o zgrozo 76. Więc i tak ta seria pewnie będzie miała może nawet kilkaset odcinków, więc... O ile dożyjemy. Dobra. Mordo. So, what did you bring me? Yeah, as soon as you bring me some... No, mam sugar bomby, nie? No. Co? To nie mi gdzie to jest. Przecież miałem sugar bomby. Gdzie to niby jest? O, absynt. Gdzie są sugar bomby? Przecież miałem ich od cholery. Tutaj, w misku pewnie są. Dobra, już na tego nie będę wyrzucać. Super, super. Widzę, że dobry deal ubiłem z nim. Ekstra, ekstra. Okej, okay, idziemy w takim razie do Agaty. Oddać jej questa. I od Agaty pędzimy do Moiry. Quick saving. Swoją drogą, zobaczmy ten kontrakt na mnie. Czy będzie napisane, kto go zlecił? Tutaj zdajemy na karcie Weapons, Mist. Na samą górę. Boys and girls. Mam 20 lat. Ile? 1000 kapslów tylko na mnie? Okej. Okay. Słabio strasznie, bardzo słabo. Boże, ja liczę, że będę chociaż więcej warty. Jezu, jak jestem mało wart, wziąłem nawet więcej przy sobie. W ogóle czemu nie mogłem ich wykupić? Ja bym ich wykupił i nie musiał z nimi walczyć. Dobra. Jestem w ogóle ciekaw, jak to będzie wyglądać. Agata. Hej, babciu. You have the violin? You've done it. No? Oh my goodness gracious. O, jak miło. Seems like you've been gone forever. Please tell me you have good news. O, możemy skłamać, ale czemu mi kłamać? Proszę. Oh my goodness. I must see it, please. Oh my. It's more beautiful than I could have ever imagined. I can't thank you enough. I wish I had something to give you, a more suitable reward for all your... Szczerze, należałoby się, ale biorąc pod uwagę... All I can give you is the frequency to my radio set. Tune in whenever you feel like listening to the strains of an old woman's violin playing. Dobra, dała mi tylko częstotliwość do swojego radia i w sumie... No powinna mi dać troszeczkę więcej za ten naprawdę cholerny wysiłek, który włożyłem, no ale... Szczerze... Jakoś... You're a sight for these old eyes. Jakoś mi tak... O właśnie. Well, I suppose I could. They aren't my pieces of music by any stretch of the imagination, though. What a vulgar way to put it. However, you're no, przepraszam, right. Babciu, no, ale nie what if I was the last person on the planet that had those pieces of music committed to właśnie, memory? Powinna zapisać muzykę. Imagine all of those great works vanishing. It almost nie, powinna mi zapłacić, no, ale nie oszukujmy się, no jest biedną babcią. O! Well, I only need two things. My noggin and some music paper. O nie. No, I sure don't. I need the music paper to properly record the notes. Zgadnijcie, kto będzie musiał odzyskać. If I just wrote on anything, it may not look standard enough to teach everyone in the future to read from it properly. You think you can bring some to me? No właśnie. Dobra. Well, thank you. You've done so much for me already, I just don't know what else to say. If you get the paper, head back here in time. There's no rush. Spoko, spoko.
Zapytaj. O, nie mogę znaleźć papieru. I'm afraid I don't. Dobra, nie wiedzieli. I would ask every merchant. Dobra. Może zagrać? I would love to play for you. Jak już odzyskała to wiolonczele, to niech chociaż dla mnie zagra. No, w sumie lubię taką muzykę. A jak fajnie. A jak fajnie, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest w Falloutie. Ale milutko. Mega, mega fajnie. Dobra. Ale jak się czujesz, babciu? Much better lately, thanks for asking. With the return of the Swa Stradivarius. Okej, okay, czuję się dobrze. Dobra, to pa. Thanks for keeping an old lady company. No i no jak milutko. Ja się czuję lepiej po tym kłasie. Nie wiem jak wy. Ja wiem, że było ciężko. Ja wiem, że może nagroda nie jest jakaś super satysfakcjonująca. Zapiszmy grę przed Fast Travelem. Ja zawsze mam problem, bo ja mam tutaj rękę tu na dole i pokazuję tak palczek, że zapiszmy grę, tylko wy tego nie widzicie niestety. Ja nie wiem jak wy, było ciężko, ale czuję się usatysfakcjonowany, że pomogliśmy starszej pani spełnić takie marzenie, żeby odzyskać wiolonczelę, taką prawdziwą, przedwojenną wiolonczelę, na której mogłaby grać, żeby muzyka przetrwała w tych ciężkich czasach. Ja jestem szczęśliwy. Co prawda mogłaby mi dać trochę kapsli, no ale już trudno się mówi. Po kapsle pójdziemy do Moiry w tymże momencie. Ej, właśnie! Czekajcie, Talon Merc Armor. On jest medium armorem. On będzie mi dawać lepszy ten... O mój Boże, on będzie mi dawać dobry pancerz. Jest troszeczkę cięższy, ale będzie mi dawać pancerz. Spoko! Nie pomyślałem o tym w ogóle wcześniej. Saman, ale ty jesteś Jagalaga. Dobra, to jest zawsze, że się włamuje, nieważne co robię, trudno. It ain't my fucking problem, Moira. Okej. Dobra, pogadajmy o sprzedaży. Dobra. Teraz tak, co bym mógł sprzedać? Granacik. To coś. To sobie naprawię pistolet. To zostawiamy, minigun zostaje. Sprzedajmy. To bym też w sumie sprzedał. Dobra, Moira nie ma tyle pieniędzy. Więc na razie ten service rifle zostanie. Chyba, że naprawdę kupię od niej dużo amunicji, a raczej wątpię, żeby ona miała dużo amunicji. Ale na pewno ma steampaki. Super steampaki. Więc to już mnie bardziej cieszy. Bardzo mało amunicji, o Jezu. Ma cholernie mało amunicji, ale tak. Teraz te combat armory. Jeszcze mi zapłaci za to, ty w ogóle piękny. Ja z niej zbieram tyle rzeczy, a ona mi jeszcze za to płaci. Cudo, po prostu cudo. I teraz service rifle mogę jej sprzedać. Super. Good hunting. Teraz tak, napraw mi coś. Assault Rifle? Chinese Assault Rifle? O Jezu, to kosztuje, to nie naprawię lepiej. Napraw mi to. Ale co, już mojego pancerza nie naprawisz. Ja pierdzielę, no to chcę kasy. Głupie jest to, że nie mogę do konkretnej kondycji przedmiotu tego naprawić, tak jak ja bym wolał. Coś to było o wiele lepsze. No ale dobra. Ja jak już teraz jestem po tym, to mogę, słuchajcie, z czystym sumieniem wyłączyć TGM-a, czyli God Mode'a. A i tak jestem wciążony, wow. No nie oszukuję się, to trochę waży. No jeszcze mam minigana przy sobie, te wszystkie bronie, więc to trzeba podkładać zaraz. Więc zaraz pójdę do domu i to odłożę, no ale dobra. Ja w takim razie z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie i dzięki dla wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz na dole, a jeżeli nie, łapka w dół, tylko proszę was, napiszcie dlaczego. Także cóż, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach Fallouta TTW w Falloutie 3. Bye bye, cześć!